Cześć. Narobiło się, narobiło, narobiło. Będzie dzisiaj dużo wszystkiego, najwięcej Samsungów. Czyli jak zwykle, nie? Tak. Ale co, może zacznijmy od tego, co się narobiło, nie? Słuchajcie, nie miałem WC. Jeszcze tydzień temu gadaliśmy z nadzieją, że będzie, a tu... Myślałem, że rzeczywiście do głowy mi nie przyszło, że zrezygnują, natomiast GSMA, który jest organizatorem, nie miało innego wyjścia, jak nie, zrezygnować. Tak, no. Bo zaczęły się wykruszać kolejne firmy. Wszyscy najwięksi wystawcy dali sobie spokój z targami, powiedzieli, my nie jedziemy i już nic nie zrobić. Wykruszył się Ericsson, producenci wszystkich właściwie procesorów, operatorzy. Właściwie nie byłoby nawet co zamiatać na tych targach. W tej chwili jedna impreza, o której wiem, że się odbędzie, nie w ramach targów co prawda, ale odbędzie się w Barcelonie pi razy oko w okresie targowym, to jest konferencja prasowa Huawei'a i niestety obawiam się, że może nas na niej nie być. Pan poczeka, może konferencji też nie być. Jeszcze nie mów hop. Nie, konferencja na razie nie ma. Słuchaj, powodu, żeby się tydzień temu nam się zdawało, że targi będą, także wiesz. Nie, ja rzeczywiście nie spodziewałem się, że MWC zamkną. Chodziły takie głosy, natomiast nie przyszłoby mi do głowy, naprawdę. To jest pierwszy raz wieloletni naprawdę, odkąd targi istnieją, coś takiego się po prostu nie zdarzyło. No, zgadza się. Pierwszy raz. Dokładnie. I oby ostatni. Jedziemy, słuchajcie, po Samsungach z serii Galaxy S20. Chyba od tego zaczniemy, w ogóle od Samsungu zaczniemy, bo łącznie jest ich 5, tak? W ogóle to jest jeszcze więcej. Nie, no to powoli. Nie miała baba kłopotu, to se zrobiła Samsungi. Nie, tam baby to żadnej chyba nie ma. Tak, ktoś se zrobił Samsungi, tak czy nie. Wszystkie z te galaksiaki z nowej serii, wszystkie nowe flagowce mają dwie wersje. Wersję, która będzie działała wyłącznie w sieciach 4G, plus oczywiście niższe, oraz wersje, które będą działały w sieciach 5G oraz niższych oczywiście. Czyli w 4G również. Każdy z nich będzie występował w wersji single albo dual SIM, też w zależności od rynku, w zależności od tego, kto co zamówi. Również w zależności od rynku i wersji będą występowały z różnymi procesorami, ale o tym to mam nadzieję już wszyscy wiedzą, że Samsung produkuje jednocześnie i urządzenia ze Snapdragonem i urządzenia z Exynosem, ze swoim własnym procesorem, i na Europę są to najczęściej urządzenia z Exynosem, zdarzają się wyjątki, ale jest ich stosunkowo niedużo. Wszystkie trzy mają również głośniki AKG i to jest chyba nie najgorsza informacja. Żaden z tego, a to już jest informacja oparta z kolei na tym, co Adam mi podał, że nie mają niestety w zestawach szybkich ładowarek, mimo tego, że wszystkie obsługują szybkie ładowanie. Wszystkie z kolei są zgodne ze standardem IP68 i żaden nie ma gniazda jack 3,5 mm. Niestety. Na początek globalnie po prostu o wszystkich, dlatego że to są takie szczegóły, o których po prostu warto wiedzieć, a są takie pierdoły, które przy specyfikacji podawać, to trochę bez sensu. A jeszcze jedną rzecz powinienem powiedzieć, wszystkie mają wyświetlacze Dynamic AMOLED z dziurką. Wszystkie mają przednią kamerę w dziurce, nie ma noczy, także wyglądają całkiem fajnie. Tym bardziej, że te tapety jakoś rzeczywiście tak te dziurki maskują całkiem udatnie. Galaxy S20, 6,2 cala, najmniejszy z całej rodziny, rozdzielczość 1440x3200, wyświetlacz, który jest w stanie pracować na częstotliwości 120 Hz. Fajna rzecz. W środku Exynos 990 albo Snapdragon 865 i tak będzie przy każdym następnym modelu, również to też jest cecha wspólna. Wersja pamięci 8 128 GB, 8 RAM-u 128, oczywiście flesza. Bateryjka 4000 mAh z ładowaniem 25-watowym. Plus do tego jeszcze dochodzi Fast Wireless Charging w wersji 2.0, natomiast to ładowanie szybkie jest kompatybilne z Quick Charge 2.0. Aparaty. Aparaty są dosyć istotną rzeczą w przypadku nie tylko Samsungów, ale i kolejnych modeli, o których dzisiaj będziemy mówili.
Aparatów jest dużo, im wyższy model, tym ich jest więcej i tym to z tyłu, to takie miejsce na aparaty, się robi kort tenisowy jest coraz bardzo większy. Mocno dyskusyjny element stylizacji, mnie akurat się specjalnie nie podoba. Mało komu chyba się podoba. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że w zasadzie wszystkie Samsungi na ten rok będą mniej więcej w ten sposób wyglądać i okej, ta spójność, jeżeli chodzi o to, że powtarza się w różnych modelach i w różnych segmentach, to akurat mi się podoba, bo jest jakiś tam charakterystyczny kształt, chociaż niekoniecznie ładny. Trudno jest znaleźć jakiś kompromis, bo im więcej aparatów, tym... Nie wiem, czy... Słuchaj, może gdyby producenci nie upierali się, żeby te aparaty tak podkreślać, może gdyby je wtopić w obudowę rzeczywiście. No są tacy, którzy to robią. One się nie wyróżniały jakoś strasznie, żeby nie było kortu tenisowego lotniska. Dlatego, kurczę, Oporeno tak mi się podobały, bo... No. Ale już w kolejnej, w trójce już to... No tak. Nie powiem, co zrobili, ale zaprzestali tego. Aparaty w S20 podstawowym. 12 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu, plus druga 12 szeroka, plus 64 megapiksele i to jest przedziwne zupełnie, bo tutaj jest obiektyw tele i również stabilizacja optyczna. Z przodu natomiast 10 megapikseli. Te tylne aparaty nagrywają wideo i jest to oczywiście rzecz jakaś taka dosyć wyjątkowa. Nie to, że wyjątkowa na dzisiaj, bo na dzisiaj to już nie jest wyjątkowo, o czym też za moment. Natomiast ja troszeczkę nie dowierzałem, Samsung zdecydował się na nagrywanie wideo w najwyższej rozdzielczości 8K no przy 24 tak klatkach na sekundę. No i tutaj te 128 pamięci trochę budzi moje obawy. Na szczęście jest gniazdo na kartę, no niemniej... Tak, w przeciwieństwie do niektórych, Samsung jednak umieścił gniazdo na kartę. No, wiedzą, co robią. Dobra informacja. Jest trzykrotny zoom hybrydowy. Samsung go nazywa zoomem hybrydowym i 30-krotne to się nazywa super resolution zoom, czyli takie 30 razy cyfrowo powiększone. Wersja 4G, która u nas będzie dostępna, w 8 GB RAM, 128 GB flesza, ma kosztować, to jest cena oficjalna, już 3949 zł. Galaxy S20 Plus, również Dynamic AMOLED, oczywiście 6,7 cala w tym wypadku. Rozdzielczość identyczna jak w poprzedniku, 3200, przepraszam. 120 Hz wyświetlacz, tak samo jak w poprzedniku, Exynos 990 również i identyczna pamięć 8128. Tutaj mamy większą baterię, większy wyświetlacz, większa bateryjka, mamy 4500 mAh. Ładowanie również 25-watowe w identycznych standardach i w identycznym standardzie ładowanie bezprzewodowe, również dostępne w tym smartfonie. Tutaj jest o jedną kamerkę więcej, dlatego że układ jest bardzo podobny, też jest 12 plus 12 podstawowy, szeroki, plus 64 tele. Te dwa, które wspomniałem wcześniej, czyli główny i tele, są z optyczną stabilizacją obrazu i czwarty, właśnie tak jak Adaś mówi, do pomiaru głębi. Z przodu również jest 10 megapikseli, czyli właściwie bardzo podobnie. Identyczne tryby powiększenia, 3 razy hybrydowy, 30 razy cyfrowy. Wersja 4G, 8128 giga ma kosztować i też jest to cena oficjalna, 4399 zł. Wersja 5G, 12128 giga ma kosztować 4849 zł. Ostatni z serii S20, ten najbardziej pewnie, ten, który będzie najbardziej pożądany i najbardziej szukany, jednocześnie najdroższy, czyli S20 Ultra. Identyczna matryca wyświetlacza, z tym, że tutaj o przekątnej 6,9 cala. Kto by przypuszczał, słuchajcie, że tak będą wyglądały flagowce, że to 7-calowe będzie aż. To jest coś niesamowitego zupełnie. No, w sensie nie wydaje aż taki ogromny, jak go weźmiesz. No właśnie, to właśnie o to chodzi. Rozdzielczość identyczna jak w poprzednikach, również 120 Hz dostępne w trybach pracy wyświetlacza. Identyczne oczywiście jednostki główne, czyli albo Exynos 990 albo Snapdragon 865. Tutaj wersje pamięci 12 GB RAM-u, 128 flesza albo 256 GB flesza, 5000 mAh bateria. Tutaj jest szybsze ładowanie, ponieważ jest 45-watowe ładowanie. Bezprzewodowe w identycznych standardach i tutaj mamy już sporą różnicę w aparatach, dlatego że główną jednostką tutaj robiącą zdjęcia jest
aparat z matrycą 108 megapikseli, który domyślnie według tego, albo domyślnie, albo po prostu jest to tryb przez Samsunga jakby promowany, miałby pracować w rozdzielczości 12 megapikseli i wtedy wielkość piksela jakby tak poskładali, byłoby 2,4 mikrometra. Ma dużą matrycę, bo to jest 1 na 1,33 cala. Jest również optyczna stabilizacja obrazu, co jest w pewien sposób oczywiste. Obiektyw tele wsadzono tym razem do układu z matrycą 48 megapikseli i również jest optyczna stabilizacja obrazu. Jest 12, 12 megapikseli z szerokim obiektywem i jest do tego jeszcze również aparat z pomiarem głębi. Front również aparacik 10-megapikselowy. Wideo tak samo 8K. Tak? Vultrze nie, Vultrze jest większy. Frontowy. O, i to coś w takim razie. 40 jest Vultrze. A to przepraszam bardzo w takim razie. Nie, zdecydowanie potwierdzam. 40 Vultrze. Przepraszam w takim razie, gdzieś mi się coś. Nie, no spoko, każdemu się może zdarzyć. Rozdzielczość nagrywania wideo również 8K przy 24 fps-ach. Hybrydowy i bezstratny zoom, tym razem mamy 10 razy i 100 razy, stukrotny zoom, zresztą sam chwali się tam na... Trochę za bardzo się tym chwali. No, nie wiem, no, każda piszka swój ogonek chwali, tak, w związku z tym, no, mają stukrotny, napiszą, że mają stukrotny ładnik. No mają, nie, no. Mają, tylko kurczę, wrażenie aż takiego nie robi, no odcyfrowy zoom. Huawei równie mocno się chwalił tym 50-krotnym no, nie, w momencie, kiedy po raz pierwszy a jeden pojawi, i drugi tak samo... No. Znaczy one są fajne w trybie lornetki, tak? Na takiej zasadzie, że sobie chcecie jakąś rzecz, która jest daleko, zobaczyć troszeczkę bliżej. Ona nie będzie dokładna. No tak, zdjęcia no. robione nie. Ja próbowałem żurawie, które u mnie urodziły za chałupą. Niestety to nie wyszło dobrze. Próbowałem zające, które gdzieś tam se na miedzy skakały i no też zobaczymy, nie. Jak wiecie, wypadnie... bo ja teraz ze wsi jestem, w związku z tym no mogę zobaczymy, jak wypadnie mieć. Samsung, no tak. Bo tak naprawdę... No dobra, mogłem trochę zdjęć znaczy, pocykać i popatrzeć no, na właśnie nie, natomiast... Właśnie po tych, które te powiększenia no nie, no są takie, jakich no takie, można by się było spodziewać. Tak? Takie są, jak czyli u kiepskie. Ciebie wychodziły te żurawie. No, no dokładnie. No. Trochę może za bardzo rozdmuchali ten hype. I ja bym, nie wiem, taki popularny nie, no chyba pogląd, jakby napisali z tyłu 10 razy zoom, to by było się czym znaczy, chwalić, ja... bo ta dziesiątka naprawdę robi no, ale, robotę. Ale ta dziesiątka jest hybrydowa, zdaje się. Tak, ale wyglądają te zdjęcia, no, nie, naprawdę nie wyglądają... Nie, ale słuchaj, te zdjęcia, widziałem te zdjęcia zrobione przy zoomie 10 razy i wyglądają naprawdę mega, są super. Ale przy 100 no, to już znaczy, no, wyglądają jak z cyfrowego zoomu i tyle, no tylko, że wydaje, krotność jest dużo wydaje wyższa. Wydaje mi się tutaj, kurczę, że może niekoniecznie trzeba było rezygnować z takiego zoomu bezstratnego, który był robiony do tej pory. Chyba, że oni bezstratny nazwali w tej chwili hybrydowym, to też jest możliwe, ale nie wiem. Co, będę miał telefon w ręku, to będziemy patrzeć na zdjęcia. Tak, w każdym razie jest to wydaje, dosyć no. dziwne, bo hybrydowy nadal widać po prostu straty do bezstratnego dosyć spore, także nie wiem. W każdym razie ten ostatni w wersji 5G 12 GB RAM 128 GB flesza miałby kosztować 6000 zł, 5999 dokładnie, niezła kwota. Dzisiaj chyba przyszła informacja od Samsunga dodatkowo, że do 8 marca te dwa galaksiaki droższe, czyli Plus z Plusem i Ultra, będzie można dostać w promocji z Galaxy Free Buds. To są te takie douszne słuchawki bluetoothowe Samsunga. Z Plusem do 8 marca i z tego co napisali, ilość jest ograniczona, też może do 8 marca dla wszystkich nie wystarczyć. Słuchaweczki zdecydowanie godne polecenia i uwagi. Czwartym, który chyba wzbudził największe emocje smartfonem, który Samsung pokazał, jest Samsung Galaxy Z Flip. Myśmy tą specyfikację wałkowali dwa razy, właściwie żadnych no, zmian nic się nie zmieniło. Ma. Dlatego wszystko nie będę było powtarzał. Wiadomo, telefonik po prostu robi robotę, wygląda przecudnie na żywo, naprawdę jest bardzo ładny, bardzo fajnie złożony. No, zostaje krecha na ekranie, ale powiem Wam szczerze, kompletnie mnie to nie rusza, nie przeszkadza mi to, tak samo mi to nie przeszkadzało w Foldzie, a jest jedna rzecz, on się całkowicie na płasko składa, ten ekran się nie robi w półkole jak kartka papieru, tylko się faktycznie składa równo na płasko. A Motorola nie ma krechy na ekranie.
No ale ma, tam jest inne rozwiązanie, tam się ten ekran chowa trochę w obudowę. A Samsungu nie, on jest będzie rozwiązanie jakie chce, nie mają krety. No ma inne podejście, no i co z tego, ale do Samsunga mogę włożyć dowolną kartę SIM. To nie jest inne podejście. Mam lepszy procent. Krecha albo brak krechy. I niższą cenę. Nie, no nie. Sorry, no, ja jestem teraz... Adaś, ale my się w tej chwili nie licytujemy, który ma ogonek lepszy. Mnie nie, chodzi ja tylko o to, mówię, że jeden ma krechę, a drugi krechę. No okej, okay, ja wolę mieć krechę. Ale twoje prawo, i lepszy procek nie za niższą cenę. Prawda, że może mieć krechę? Ja bym mu dał krechę. Dasz mi krechę? Na krechę ty, nie, poczekaj, bo nas zaraz przymną za propagowanie niedozwolonych substancji. Dobra. Jak zaczniemy gadać o dawaniu wracając, krechy. Wracając, słuchajcie, z miłych informacji dotyczących tegoż składanego smartfona Samsunga jest cena, mianowicie 6600 zł. Jest tańszy od Motorola. Tak, i tutaj jakby rzecz jest w miarę oczywista, jeżeli nawet bym straszliwie nie lubił Samsunga, co nie następuje, ale nawet gdybym straszliwie nie lubił i pomyślał troszeczkę, to niestety boję się, że gdybym miał kasy jak lodu, zarabiał. Dzisiaj no sprawdzałem, ile, bo jeden z naszych użytkowników spytał, a kto to kupi? No to posprawdzałem, kto to kupi. Okazuje się, słuchajcie, że jest cała masa bogatych Polaków, ta, naprawdę. Motorola takich, i dom jak ciepłe buły. Takich zarabiających miesięcznie na przykład 20 tysięcy złotych, bo przyjąłem to, jak splunąć sobie taki smartfon kupić za 20 tysięcy złotych, jak się miesięcznie zarabia, to mamy takich 200 tysięcy Polaków, słuchajcie, 200 tysięcy Polaków zarabiających po 20 tysięcy miesięcznie. Albo kupować, kupiłbym oba, a niech stracę, kupiłbym i Motorola i Samsunga, gdybym tyle zarabiał. No tak. I tak bym w jednej ręce klapał ten jednego ale kastanieta, a w drugiej ręce kurczę, drugiego chyba, kastanieta. Chyba Motorola fajniej kłapie przy zamykaniu. Nie, musiałbym mieć oba, żeby porównać na żywo, bałem się. W Motorola to klapnięcie jest takie bardziej charakterne z większym trzaskiem. Nie wiem, czy jeszcze są, kiedyś na odpustach sprzedawali kapiszony, to były takie są. Wiecie, że są kapiszony, takie sklejane kawałki papieru i w środku troszkę prochu. Jak się klapnie porządnie, to strzela iskry latają. Słuchaj, myśmy w tym roku sobie ze szwagrem kupili takie pistolety nawet. Także ten. Dobra, to wierzę mu, że są. U Wojciecha byliście na odpuście? Nie. Byliśmy tam pod Łodzią. Taki typowy wsiowy odpust, totalnie po prostu. Te miejskie też były wsiowe. Nie, to nie aż tak. Poza tym ciekawą być może informacją będzie to, że poza ogólną wersją tego smartfona wyszła jeszcze jedna tematyczna, która się nazywa Tom Brown Edition. I ona jest, słuchajcie, zarówno z tymi FreeBudsami, raz, że jest kolorowa w ogóle, z paskiem. Znaczy, no jest taka bardzo kolorowa, tak? Jak na edycję modową, to ci powiem, że moim zdaniem jest dosyć stonowana. No, bo jak ktoś męskie garnitury robi, a jako identyfikacyjny, ten ma ten pasek kolorowy. No charakterystyczne kolory marki są, jest malutkie, obejrzyjcie sobie logo. Na renderach. Fajnie jest to w ogóle zapakowane, ładnie. Jest ładne opakowanie, dodają tego te FreeBudsy i dodają do tego zegarek. Zdaje się, że nawet się opłaca kupić, bo w ten komplet wychodzi, przynajmniej te dodatki do kompletu, bo Jacek już zaczął mówić, są FreeBudsy, jest zegarek, to suma z dwoma paskami jest skórzany i gumowy pasek. To nawet nie najgorzej cenowo wychodzi, zdaje się, całkiem dobrze się to klei. Bo jakby chcieć kupić te elementy osobno, no telefon nie kupić osobno, ale no powiedzmy, że liczymy jakby po cenach, no to ten telefon w sumie nie jest dużo droższe od standardowej edycji. No jest droższe, ale nie aż jakoś ty, tak się zastanawiam, że może kurczę nie zarabiam tyle, żeby sobie kupić Motorola i Samsunga, ale może sobie zegarki kupię tak ze trzy na przykład. Trzy zegarki bym. Albo jeden na jednej ręce, a drugi na drugiej na przykład. No, to ma sens. Może tyle zarabiam, któż to wie. Musiałbym się podsumować. Z Samsungami, słuchajcie, to nie jest koniec. Adam co prawda jakoś nie zauważył, bo on rzadko zagląda do katalogu, tylko pisze te newsy takie. Czego nie zauważyłem? Nie zauważyłeś, że jest Samsung Galaxy M31. W zasadzie dostępna specyfikacja Samsunga. No jest, przecież pisałem o nim dwa razy w tym tygodniu. Pisałeś o nim dwa razy w tym tygodniu, natomiast ani za pierwszym, ani za drugim razem nie zobaczyłeś, że już jest w katalogu. A jest już w katalogu z pewną specyfikacją. No, ale to nadal jest przeciek, nie? Nie, to już nie jest przeciek, dlatego że ja usiadłem i po prostu poszukałem w organizacji certyfikujących. Okej, dobra, no ja nie patrzyłem o certyfikatorów. FCC amerykański i się okazało, że właściwie jest pełna specyfikacja. To opowiadam o specyfikacji, ja tylko powiem, że 25 lutego tenże telefon zadebiutuje w Indiach. Co ja będę opowiadał? Raz, że jest w Indiach, to po co wam specyfikacja? No, zawsze możecie, jak jedziecie akurat do Indii w lutym, to chcecie kupić M31, to zajrzyjcie do katalogu, będziecie wiedzieć, jak znalazł. Ma dużą baterię, skubaniec ma dużą baterię. 5000 mAh ma. Na tej półce cenowej to jest rzeczywiście fajna propozycja.
mówię o baterii, bo cała reszta to jest dla Was do oceny, czy to jest fajna propozycja, czy nie, natomiast bateria jest okej. Druga duża premiera, jaka miała miejsce w tym tygodniu, to jest Xiaomi. Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro, one są prawie identyczne. Prawie jednak czyni wielką różnicę, identyczne zupełnie tak zupełnie to nie są. Oba również mają dziurkę, tylko tym razem jest to dziurka, o ile w przypadku Samsunga była w rogu, o tyle tutaj jest dziurka centralna. Oba również proponują wyświetlacze z matrycą AMOLED odwrotnie. O przekątnej, odwrotnie? Dziurki odwrotnie. Samsung ma w środku? Tak, a Xiaomi ma na boku, ale dobra. Okej. Okay. Z dziurką to z dziurką anyway. Okej. Okay. Nie, no spoko, dobrze, że prostujesz, bo inaczej bym bzdury Wam poopowiadał, widzicie? Dobrze, że tu siedzi. Nie, nie dosyć, że prowadzi, to jeszcze... Jeszcze prostuje. Jeszcze prostuje. Kurczę, jakby się drogę tak udało w Łodzi którąś wyprostować, nie? Jeden i drugi AMOLED 6,67 cala. Oba również pracują w rozdzielczości 1080x2340. Z tym, że ten droższy pracuje z na częstotliwości również 90 Hz, ten tańszy wydaje mi się, że nie. Oba są oparte na Snapdragonie 865, także od razu widać, że będzie to naprawdę bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o wydajność. Ten tańszy ma zestaw pamięci 8 albo 12 GB RAM, 128 albo 256 flesza. Ten droższy jest jeszcze rozbudowany o propozycję 512 GB pamięci flash. Pamięć jest nie byle jaka, dlatego że jeżeli chodzi o dyskową, to jest UFS 3.0, natomiast jeżeli chodzi o RAM, to są LPDDR-y 5. Także szybkie i jest to bardzo fajne. Rzecz przedziwna zupełnie. Tańszy ma baterię, ale w przypadku Xiaomi to ja chyba już nie powinienem się dziwić, ponieważ oni takie rzeczy robią. Tańszy ma baterię 4780 mAh, a droższy 4500. Tańszy natomiast ma gorsze tryby szybkiego ładowania, ponieważ ma tak. 30-watowe ładowanie przewodowe, 30-watowe ładowanie bezprzewodowe i 10-watowe ładowanie zwrotne, czyli można sobie podładować inne urządzenie. Droższy różni się tym, że ma 50-watowe ładowanie przewodowe. Reszta jest tak samo, 30 i 10. Aparaty. Tutaj też mamy różnicę. Tańszy dysponuje w aparacikiem od góry może 2 megapiksele i to jest do pomiaru głębi. 108 megapikseli główny aparat z tak dużą matrycą jak ten Samsungowy, czyli 1x1,33 cala. 7-częściowy obiektyw, w tym drugim jest 8-częściowy obiektyw, także też są to jakby rekordy, bo to nie są standardowe obiektywy, nie są to standardowe soczewki. Optyczna stabilizacja obrazu oczywiście dla aparatu głównego i dla aparatu tele, tam gdzie ten tele jest, ponieważ on jest tylko w tej wersji droższej. Natomiast tutaj mamy 108-megapikselową jednostkę główną, tak jak wspomniałem, 2 megapiksele do makro jeszcze jedne i 13 megapikseli w aparat z obiektywem szerokokątnym, 123 stopnie. Na przodzie mamy z kolei 20 megapikseli i to jest taki układ, jaki jest właśnie w tym tańszym modelu. Cena za wersję 8128 GB, gdybyśmy mieli ją zapłacić w Polsce, to byłoby około 2900 zł. Xiaomi przestało być tanią marką. Za wersję 8256 to by było 3100 zł, za wersję 12256 3400. Należy pamiętać, że no, jest tutaj high-endowy procesor, jest stosunkowo dużo pamięci, te ceny nie są dziwne. Mogą się komuś wydawać dziwne jak na Xiaomi, no nie, natomiast te ceny za te konfiguracje nie są dziwne. Wersja Pro, słuchajcie, ma z kolei 8-megapikselowy aparat z obiektywem tele, 10-krotny zoom, optyczną stabilizację obrazu oczywiście dla jednostki głównej i jednostki tele, 12 megapikseli aparat do zdjęć portretowych z dwukrotnym powiększeniem, 108 megapikseli w jednostkę główną, jest to identyczna, też 7-częściowa, też 4 w jednym robi zdjęcia, jeżeli chodzi o wielkość pikseli. I w 20 megapikseli aparat szerokokątny. W DxOMark ten smartfon zdobył rekordową ilość punktów, przeskoczył chyba kolejnego na liście z Huawei Mate 30 Pro. O jeden punkt zdaje się przeskoczył, jeżeli nie pamiętam.
Nie pamiętam, ale wysoka nota. Jest to, słuchajcie, taki czas, kiedy DxOMark będzie szalał oczywiście. No to za chwilę, ciekawe jak długo utrzyma ten rekord. Będą musieli co jeden punkcik lecieć, bo inaczej to ciężko będzie to wszystko poustawiać, jeżeli chodzi o jakość robionych zdjęć, bo jednak te układy aparatów w różnych modelach są bardzo różne, nawet tego samego producenta. Nie zwróciłem uwagi, czy testowali już którąś S20, powiem szczerze, w DxO. Znaczy, słuchajcie, ja jestem, powiem szczerze, ciekaw po prostu jak ustawili, natomiast nie chcę sprawdzać, który lepszy, bo który lepszy to się człowiek może przekonać w momencie, kiedy ma w ręce i robi zdjęcia i ewentualnie porównuje zdjęcia. A i wtedy jest dosyć trudno, dlatego że podobne układy, jeżeli czegoś po drodze producent bardzo mocno nie zepsuje, w softcie na przykład, mają szansę podobne układy robić bardzo podobne jakościowo zdjęcia. Mogą być troszeczkę inne, jeżeli, nie wiem, chodzi o nasycenie kolorów na przykład, tak? Bo tutaj działa AI, tutaj AI inna działa, a tutaj działa tak, a tutaj działa śmak. Ale to jest już kwestia też indywidualnego odbioru, jednemu się takie podobają, drugiemu inne. Nie? Ja jestem ciekaw, powiem szczerze, chętnie bym zrobił, tak jak każdym aparatem atrakcyjnym, który powinien robić dobre zdjęcia, który ma niezłe parametry techniczne, chętnie bym zrobił sobie zdjęcie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że cóż, no, fajnie, że coś takiego robią. To, o czym nie wspomniałem, to jest jeszcze to, że co najmniej ten droższy, nie pamiętam, nie, tańszy nie chyba. Droższy nagrywa również wideo w 8K i on to robi przy 30 fpsach, a przynajmniej tak Xiaomi podaje na stronie. To nie musi oznaczać lepszej jakości robionego filmu. Niemniej no jest to taki parametr, o którym warto, tak jest enkodowane wideo, po prostu ile w Samsungu jest 8K i 24 fps, tutaj jest 8K i jak twierdzi Xiaomi 30 fps. Fajnie by było również porównać sobie filmy, prędzej czy później takie porównania na pewno się na YouTube znajdą. I to jest chyba wszystko z tych rzeczy, które są takie spektakularne bardzo w tym tygodniu i tak było tego bardzo dużo. Zajęło nam to niemalże pół godziny. Jest tego jeszcze troszeczkę. No to nie krótko towarzyskim jeszcze teraz. Dawaj. Znaczy nie, jest jeszcze Oppo Freno 3 właśnie. Vitality z AMOLEDem 6.4 w Full HD Plus Snapdragonem 765, przepraszam, czyli z 5G, z pamięcią 8128, z baterijką 4025, 30W ładowaniem, aparatami z tyłu 488, 2 plus 2, z przodu 32 megapiksele. I cena za tego Oppo Reno, gdybyście mieli płacić w Polsce, bo przeliczałem w tym tygodniu z VAT-em, byłaby 2150. Nie podałem Wam cen za Xiaomi Mi 10 Pro, wracam, przez momencik wrócimy. Wersja 8256 pamięci 3600 na złotówki, 12256 3950, najdroższa wersja 12 plus 512 flesza 4300 zł. No to już się robi grubo. To są ceny przeliczane z chińskiego na polskie plus VAT. Także plus VAT. W związku z tym są w miarę realistyczne. Minimalnie jest pewna szansa, że będą tam w minimalnym stopniu tylko odbiegać. Nie, no, to znaczy tak, inaczej. Wedle moich doświadczeń powinni się do każdej z tych cen dorzucić jeszcze 100. I wtedy pira za oko będzie tyle, ile by było na polskim rynku. Ale może nas znowu trochę zaskoczy. Poza VAT-em tam dochodzą kwestie transportowe, jakieś dodatkowe opłaty, druty, w związku z tym, jak 100 dorzucicie do tego, to będzie mieli. Mniej więcej. Jeszcze jeden Oppo taki mały wypłynął w Indonezji. Tak, A31 już był taki model 5 lat temu. Wypłynął A31 z tym, że słuchajcie, tutaj nie ma się co za bardzo podniecać, bo to jest A8 po prostu. Jak znajdziecie Oppo A8, to jest dokładnie identyczny model, one nawet wyglądają tak samo, niczym się kompletnie w specyfikacji nie różnią. Ale nazwa jest inna, tak, bo inny rynek, w związku z tym trzeba było zrobić. W Indiach z kolei wyskoczyła, no w zasadzie taniocha, w porównaniu z tym, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówiliśmy, to właściwie taniocha. Bo Redmi 8A Dual się nazywa. Było wcześniej już coś takiego, co się nazywało w Redmi 8A. Tutaj wzbogacili nazwę o Dual i specyfikacja jest rzeczywiście nieco inna. Wyświetlacz HD 6,22 cala, Corning Gorilla Glass 5 na przodzie, procesor Snapdragon 4.39, pamięć 2,3 GB RAMu. 5000 mAh, bateria, to trochę tak jak z tym Samsungiem M31. 18W ładowanie, aparaciki z tyłu 13 plus 2, z przodu 8.
I to, słuchajcie, cena tutaj z VAT-em to jest 450-490 zł, w zależności od tego, czy 2-3 giga RAM, to jest żadna różnica. Gdyby było bez VAT-u, no to byłoby o 100 taniej na każdym, a tak, gdyby do nas przypadkiem Redmi 8A Dual trafił, to byłoby pewnie 460-500, czyli byłoby jeszcze raz 549 za tańszą wersję i 599 za droższą wersję. Tak to mniej więcej wyglądało, prawda? Sinet testował Motorolkę, klapkę. Nie tylko Sinet testował, bo do tego jeszcze Jerry Rig Everything i jeszcze do tego i Fixit rozbierał tą Motorolkę. Jeżeli chodzi o testy zgięć, to była testowana na maszynie, która tak była naprawdę do Folda zrobiona. Była do, no tak, do Galaxy Folda. W związku z tym tych zgięć tam wyszło niestety niezbyt dużo, bo zanim stanęła, zaliczyła 27 tysięcy. Oni tam szybko policzyli, że jeżeli byłoby to 100 zgięć dziennie, to wystarczy pi razy oko na 9 miesięcy. Jerry porysował Motorolkę dokumentnie, nie dosyć, że okazało się, że paznokciem można, co nie jest żadnym zdziwieniem, wszyscy no, o tym wiedzieli. No to nic zaskakującego. No. To jeszcze nasypał do środka jakiegoś, nie wiem, żwiru, szkła, czegoś i zepsuł ją kompletnie. Kurczę, co za niespodzianka, psuje, tak samo zresztą jak z raportem iFixit. No dostała 1 na 10 punktów. No ale Horba, to jest tak skomplikowana konstrukcja, inaczej, że ja bym się zdziwił, jakby to było prosto na przypadku Jerry'ego to rzeczywiście byłoby jakimś idiotyzmem wymagać, żeby się nie porysowała, bo od początku wiadomo, że to są ekrany elastyczne, one są miękkie, po prostu muszą być miękkie. No tak jest, po prostu i tego się nie zmieni. Natomiast w przypadku iFixita to ja bym akurat nie byłem taki pewien, znaczy można się było oczywiście spodziewać, niemniej oni dali rzeczywiście tej Motorola najniższą ocenę w możliwej skali, dali jej 1 punkt na 10 możliwych. Mnie to zupełnie nie zaskoczyło. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania tej konstrukcji, dużą ilość elementów mechanicznych, smukłość tego telefonu, bo jednak on mimo wszystko, no powiedzmy, to nie jest najgrubszy. Tam na pewno jest sporo kleju i tak dalej, te elementy nie są łączone śrubami. Czy oni narzekali bardzo nie mocno przede zdziwiony. Wszystkim na klej i na taśmy, no tak, połączeniowe? Tam jest dużo taśm. No ludzie, no nie wiem, składaliście kiedyś V3 starą, starego Razera, bo ja składam nieraz. Już wtedy klołem, że to jest to takie. Nie z tej strony. Nie no. Z tej strony, dlatego że to nie chodzi o to, że ktoś by się czepiał, że to jest skomplikowane, że. No. Bo to nie jest użytkownika problem. To jest dokładnie, problem serwisu. Gorsze jest to, że stosunkowo niewiele serwisów będzie prawdopodobnie zgadza autoryzowanych się do tego, żeby robić naprawy, zgadza to się raz. Zgadza po drugie, się naprawa będzie tak długotrwała, to dwa. Po trzecie, diabli wiedzą, czy da się naprawić. Ale dlatego, ja wcale tego nie przeczę. Nieumiejętny naprawiacz prawdopodobnie zepsuje. Dokładnie. Nawet z autoryzowanego. Zgadza się. Punktu. Ja raczej mam takie przeczucie, że po prostu całym spora część będzie wymieniana ludzi, na dla techników, którzy to robią. No. Naprawdę, słuchajcie. To jest po prostu bardzo, no, bardzo trudna konstrukcja. Po prostu nie jest niczym sztuka za sztukę, a nie naprawiać, no bo może tak na przykład. Tak. To tak jakby nie było. Mamy świetnego serwisanta, ale dłuższy czas demontażu telefonu oznacza większe koszty, więc czasem może być tak, że się nie będzie opłacało go naprawiać. Lepiej będzie dać klientowi na gwarancji nową sztukę, no tą pomielić. Także jeżeli decydujecie się na zakup, macie dużo kasy, to jednocześnie bądźcie pewni, że właściwie jeżeli, nie daj Boże, zdarzy Wam się uszkodzenie, to będzie to rzeczywiście bardzo długotrwało i nie będzie to takie oczywiste, że... Skoro mowa o Motorola, to tylko taki szybki wtrend. W Polsce zadebiutowała Motorola G8 Power. Żeby było zabawniej, premiera polska odbyła się już po tym, jak telefon trafił do sklepów. Telefon w sklepach bodajże od soboty albo od zeszłego piątku leży, a premiera była dopiero w ten czwartek. Wiadomo, wszystko było 999 zł, całkiem fajne urządzenie, tyle, że nie ma NFC. Ale poza tym super. Ja się na przykład spóźniłem jeszcze bardziej, bo dzisiaj nanosiłem ostatnie poprawki na kartę, żeby to miało ręce i nogi mniej więcej. Bo no dobra, jedźmy dalej, bo za moment ludzie usną już. Znaczy, ja mam jeszcze tylko jedną informację. No to powiedz. Nie wiem, czy... Dajmy sobie spokój z tym. We Francji Apple zostało ukarane grzywną w wysokości 25 milionów euro za celowe spowalnianie starszych modeli iPhone'ów bez informowania użytkowników. Wcześniej podobnie karę dostali we Włoszech. Dobra, to teraz będą informować, sądy, tak? Apple'a nie lubią. Nie, no, ale oni nie. Apple informuje już od dłuższego czasu o tym. To nie jest tak, że teraz zaczną informować, bo rzeczywiście po tym, może jak bardziej się pojawiły kontrowersje, to no tak, ale pojawiły.
Gdzie masz tą informację? Informacja jest w momencie, kiedy się robi update. No, a także powinna jeżeli być... ktoś nie czyta tego, no, co jest przy update, czyta? No to nie przeczyta. Powinna być wielkimi czerwonymi wołami napisana na folii, jak kupujesz ten telefon. Tak, masz rację, no. Tylko że no wiesz, no, formalnie są w porządku. Tak, takie, no, że jeżeli wypisuje. Ale wiesz co, tak z drugiej strony... nie czytają, no nie czytają. Kurczę, nie masz wrażenia, że każdy telefon po jakimś czasie zaczyna spowalniać i mulić? No każdy. No, ja nie spotkałem takiego, który by, nie wiem, po 2 latach użytkowania chodził tak, jak wtedy, kiedy był nowy. No. Mnie globalnie rzecz biorąc, smartfony działają, również te z Androidem i działają stosunkowo długo. No, prawie. Prawdopodobnie używam w inny sposób niż ty, dlatego rzeczywiście być może dłużej wytrzymują. Natomiast tutaj też jakby nie o to chodzi. No, chodzi o to, że producent robi ci coś, na co nie wyraziłeś zgody, tak? Tak, no. Co jednocześnie pogarsza twoje odczucia, twój komfort działania z urządzeniem. Szczególnie, że to jest akurat taki producent, tak? Który tak. Sprzedaje urządzenia, powiedzmy, nie najtańsze, nie? Nie ma co się dziwić kontrowersją. Ja akurat nie mam wielkiej radości, że ktoś Apple'a ukarał. No i co, że ktoś Apple'a ukarał? No fajnie, bo dzięki temu może ktoś zacznie wypłacać odszkodowania samym użytkownikom, którzy się czują poszkodowani. Z drugiej strony ja nie lubię całej tej mucki sądowej, tego wszystkiego. Dobrze, jeżeli użytkownicy na tym skorzystają. Niedobrze, jeżeli to jest tylko odkara, która została nałożona na przykład na jakąś organizację, która certyfikuje albo... Nie fajne. W każdym razie tą informacją dzisiaj chyba zakończymy. Tak, chyba, że jeszcze coś masz. Jeżeli jeszcze nie śpicie. Nie, ja już chyba odpuszczam na dzisiaj tematy, bo kurczę, się rozgadamy i znowu nam zejdzie. W takim razie, moi drodzy, czekamy na premiery tych smartfonów i tych urządzeń, które miały no właśnie, premierę w Barcelonie. Teraz... A nie będą, bo Barcelona nie będzie. Nie wiemy kiedy, jeszcze nie wiemy nic. Żegnamy was czule z domieszką ironii albo luksusu. Luksus lepiej brzmi. Z domieszką luksusu was żegnamy. Co prawda lepiej się powinien człowiek tego ubrać, ale dajmy spokój. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Miłego weekendu. Odpoczywajcie, łódzkie pracujcie. Drogi. Dajcie sobie chwilę wytchnienia i lubcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.